Witajcie moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie pankejki, ale zgodnie z zasadami kanału nie będą to zwykłe pankejki, tylko pankejki piekielnie fit. Dlatego zamiast mąki użyjemy sobie odżywki białkowej. Natomiast zanim o samych składnikach, to powiem wam co mnie zainspirowało do tego przepisu. A zainspirował mnie Ross Edgley, a dokładnie jego książka The World's Fittest Book. Pokażę wam jak Ross wygląda. Wygląda tak, myślę, że komentarz zbędny. Także jeśli będziecie jeść pankejki według tego przepisu, to tak właśnie będziecie wyglądać. Do przygotowania pankejków potrzebne nam będą 1 banan, 2 jaja, 30 g odżywki białkowej, 160 ml mleka, w moim przypadku to jest mleko 1,5%, płatki owsiane, ja użyję tutaj płatków owsianych górskich, dlatego że mają niższy indeks glikemiczny niż błyskawiczny. I to tyle, jeśli chodzi o same składniki na pankejki, czyli te 5 produktów pozwoli wam przygotować pankejki, ale wielką zaletą tego produktu jest to, że możemy sobie w zasadzie dowolnie według naszych upodobań dobrać samą dekorację na wierzch pankejków i tutaj możecie sobie dowolnie wybierać między orzechami, między nasionami, między owocami, w zasadzie co tylko sobie zapragniecie. Bardzo dobrze też tutaj pasuje masło orzechowe, dlatego że same pankejki w sobie będą słodkie, więc masło orzechowe tutaj tak ładnie przełamie ten smak. Więc ja tutaj użyję nasion chia. Nasiona chia bogate w białko, w kwasy tłuszczowe wielonienasycone, mają wysoką zawartość błonnika, do tego mają dużo wapnia i dużo żelaza. Mają nawet 10 razy więcej żelaza w 100 gramach niż mięso wieprzowe, choć akurat trzeba pamiętać, że to jest żelazo niechemowe, więc ma mniejszą biodostępność niż żelazo z produktów mięsnych. I do tego dla słodkiego smaku znowu borówki amerykańskie, które mają też bardzo dużo witaminy C i są bardzo silnym przeciwutleniaczem. Borówki amerykańskie mrożone. Akurat mamy zimę, więc zimą zawsze w zamrażarce warto mieć owoce mrożone. Nasza lista składników nie byłaby pełna, gdybym nie wspomniał jeszcze o ostatnim składniku, czyli o oleju do smażenia, no bo przecież nasze pankejki będziemy smażyć. W moim przypadku jest tutaj olej rzepakowy, olej z pierwszego tłoczenia rafinowany i tutaj przyznaję bez bicia, że to nie jest najlepszy wybór do smażenia, dlatego że do smażenia najlepsze są oleje bogate w tłuszcze nasycone, bo mają wtedy wysoką temperaturę dymienia, są bardzo stabilne termicznie, dzięki czemu ograniczają ryzyko powstawania szkodliwych związków w trakcie smażenia, a olej rzepakowy jest bogaty w tłuszcze jednonienasycone. Dużo lepszym wyborem do smażenia jest olej kokosowy, jeden z najlepszych możliwych wyborów, jakie mamy. Olej kokosowy rafinowany, 91 g tłuszczów nasyconych na 100 g, także dużo lepiej smażyć w takim oleju. Natomiast ja świadomie wybrałem olej rzepakowy, dlatego że chcę go po prostu skończyć. Możecie też w ogóle nie używać do smażenia oleju. Ryzykujecie tylko, że te pankejki będą przywierały do patelni i że będzie się je trudniej obracać. No i że jak się troszkę przysmażą, to mogą nie być takie ładne z wyglądu. Natomiast wszystko jest możliwe. A zatem nie pozostało nam już nic innego, jak brać się za przygotowanie naszych produktów. Zacznijmy sobie tutaj od rozgniecenia naszego banana. Końcóweczki out. Oczywiście kwestia preferencji. W moim przypadku nie chcemy końcóweczek i rozgniatamy najłatwiej tak naprawdę chyba na skórce, a później sobie wrzucimy do naszego pojemnika. Wystarczy, bo i tak będziemy blendować. Natomiast zanim banan, to może rozbijemy sobie jajka, gdyby się okazało, że będą na przykład zepsute. Dobra, teraz wpada nasz banan. I w dowolnej kolejności pozostałe produkty, odżywka białkowa, płatki owsiane. Teraz muszę uważać, żeby się tutaj nie rozsypały. No właśnie, troszkę za duża miska na potrzeby filmu, więc cóż, nie wyjdzie 100 gram. No i mleko. Teraz to wszystko wystarczy zblendować. Ja już sięgam po mój blender.
Bierzemy się za blendowanie. Ja użyję blendera ręcznego, natomiast równie dobrze może to być blender kielichowy, może to być też mieszanie ręką za pomocą łyżki. Także co kto ma pod ręką, co kto woli. Jedziemy. Pięknie nam się zblendowało, także możemy się brać za smażenie. Jak wiecie, każde smażenie jest niezdrowe, dlatego musimy trzymać się pewnych zasad. Podstawowa, wylewamy z tego oleju naprawdę malutko. Uwierzcie, nie trzeba go dużo, żeby nam się pancake'i usmażyły. I bierzemy sobie papier kuchenny, też ręcznik kuchenny, może być nawet zwykły papier toaletowy i ten olej tutaj rozprowadzamy. Dzięki temu możemy mieć pewność, że tam, gdzie wylejemy naszą masę, to tam będziemy mieli też olej. Myślę, że mamy już odpowiednią temperaturę i możemy brać się za wylewanie masy. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj zmieścić 4 pancake'i. Nie za duże, żeby się je ładnie obracało. Nawet to całkiem fajnie wyszło. Dlatego właśnie nie daję za dużo mleka, żeby ta masa nie była zbyt płynna i żeby się tutaj nie rozlewała, tylko żeby się fajnie trzymała, dzięki czemu łatwiej się smaży. Podejrzałem sobie tutaj, że można już chyba obracać, więc zobaczmy. Myślę, że tak. Bardzo ładnie zarumienione. No powiem wam, to będzie pychota. Minęły dokładnie niecałe 3 minuty, od kiedy wylałem masę. Także 3 minuty, jedna strona gotowa. Myślę, że to już czas ściągać nasze pancake'i. Dokładnie. Mamy gotowe. I nie pozostaje nam nic innego, jak wylewać kolejną turę. Pancake'i gotowe, wyszło ich dokładnie 13, czyli pechowa liczba, ale co tam. I do tego oczywiście teraz pójdzie na wierzch dekoracja i będziemy mogli szamać. A zatem nie pozostało nam nic innego, jak już tylko dodać nasze dodatki. Powiem wam, że ten zapach jest niesamowity. Jeśli nigdy nie jedliście takich pancake'ów, które nie mają sobie mąki, tylko mają odżywkę białkową albo chociażby gainera, to pachną tak, że prawdopodobnie nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, że tak właśnie pachną i w ogóle zupełnie inaczej smakują. Także będziecie, mam nadzieję, bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo smak jest naprawdę rewelacyjny. I co? Ponieważ odżywka białkowa sama w sobie jest bardzo słodka, mamy tu też banana, więc w zupełności nie trzeba tych pancake'ów słodzić, bo one i tak są słodkie. Powiedziałbym wręcz, że dla niektórych mogą być za słodkie. Ja sobie tutaj zastosuję nasiona chia, zrobimy to po profesjonalnemu, tak jak to teraz wszyscy robią w internetach, czyli mimo, że będę jadł tego jednego górnego pancake'a, to i tak nawalę na wszystko. Dobra, lecimy. Myślę, że wystarczy, bo jednak troszkę tego będzie, tak, to trzeba tutaj pięknie rozprowadzić. Do tego może zrobimy sobie łyżeczkę, żeby te borówki, no troszkę nam się tutaj wkitrał kotek, będzie nam towarzyszył. Dobra, parę boróweczek i to będzie pychota, czy to na śniadanie, czy to jako posiłek przedtreningowy, potreningowy, no po prostu rewelacja. Także zajadajcie się, smacznego i do następnego razu.